Dzień dobry, witamy. Mamy tutaj przed sobą obu prezesów byłego DSF-u, DSF Kickboxing Challenge i obecnego. Jak w ogóle gala dzisiaj w Warszawie wypadła? Bardzo fajnie. Było trochę szołek, widzieliście panowie, było trochę śmiechu, ale ogólnie sportowo bardzo dobrze. Pan jest nowym człowiekiem w kickboxingu, można tak powiedzieć, w dużej mierze. Jak się podobała dzisiejsza gala? Jak w ogóle cała oprawa? To prawda, jestem nowy, aczkolwiek nie jest to moja pierwsza gala, więc no, spodziewałem się tego, ale to co Sławek mówi, niezaplanowane były te atrakcje artystyczne, ale myślę, że każdemu się podobało. To ciężki start właśnie dla nowego prezesa w nowym roku, gdzie no, tak dużo było przebojów z tą galą, bo dwie zmiany w walkach wieczoru, no i przenosiny, co chyba najcięższe. To prawda, aczkolwiek organizacyjnie nie jest to dla mnie coś nowego, tak? Jeżeli chodzi o sporty walki. Nowe doświadczenie, ale organizacja jakichkolwiek imprez to nic nowego, więc oczywiście czasu było mało, trzeba było się pospinać, żeby to wszystko zorganizować, ale myślę, że się udało i efekt było widać dzisiaj. Pewnie pytanie do właściwego człowieka o Polska kontra Litwa, prawda? To są te pojedynki, które Sławomira Dubę zawsze pewnie chwytają za serce. Tak jest, no mecze to międzypaństwowe zawsze chwytają za serce, zawsze ich jak gdyby jestem zwolennikiem tych meczów od początku założenia federacji. Gdzieś te mecze były naszą taką jak gdyby wizytówką tutaj. No gdzieś w Litwinie popisali się, co to dużo mówi, tak? No ta walka pierwsza Polaka mogła skończyć się dla nas negatywnym wynikiem, bo początek był trudny dla Polaka. Znowu on taki też jest podobnie jak Tomek Sarara, że musi przyjąć trochę na głowę, żeby zaczął się ruszać i myśleć też nie i potoczyło się dobrze. Natomiast litewska drużyna, która przyjechała, no nie stała chyba na wysokości zadania. I nawet rozmawiałem z Simonidasem tak, i pytałem, co się stało, dlaczego tak, no sam nie wie do końca, trudno, no to czasami jest stres, czasami są gdzieś tam jakieś inne sytuacje życiowe tych zawodników, no i nie poszło dzisiaj. No ale kiedyś tam z nimi zrobimy rewanż, trzeba dać dla nich trochę czasu, żeby przygotowali swoją drużynę lepiej, podszkolili się, jeszcze możemy dać rewanż za jakiś rok. Mieliśmy tutaj byłego mistrza Jana Ludzika, który był no, bardzo rozgoryczony, mówił, że nie zgadza się z wynikiem, to po pierwsze, że wygrał ten pojedynek, no dwa, że tak w zasadzie chyba wprost powiedział, że obwinia sędziów, no i też częściowo organizację, która szkoli tych sędziów, najwyraźniej zbyt mało powiedział. To znaczy może to nie tak do końca sędziów. Należało tą walkę zobaczyć jeszcze raz. Tą walkę ja patrzyłem się bacznie, przyglądałem i generalnie wyglądało to w ten sposób, że jednak Elia zadawał więcej tych ciosów celniejszych i te kontry jego były lepsze, tak? To podobnie jak obrona jego była też lepsza tutaj. Natomiast jeśli chodzi o ogólnie sytuację całokształt, nie pokonał zdecydowanie Ludzika, tak? No mistrza trzeba moim zdaniem pokonać zdecydowanie w tych sytuacjach. Więc nie chcę tu podważać kompetencji sędziów. Myślę, że musimy to zobaczyć, przyjrzeć się temu, co się stało. Rzeczywiście, na jakim poziomie, czy te błędy były, czy w ogóle ich nie było, ale to jest do rozważenia. Dzisiaj jest za dużo emocji, dzisiaj jest zbyt wiele takich rzeczy, które działy się jeszcze po drodze, więc nie chciałbym w taki sposób oceniać negatywnie, czy pozytywnie. Przepraszam najmocniej. Jeszcze raz. A propos tych meczów, rozmawiałem dzisiaj z zawodnikami, sporo z nich chciałoby mecz Polska-Holandia. Myślimy o takim meczu, w tym roku jeszcze i będzie to końcówka tego roku. Dlatego to jest coś takiego, co jak mecz Polska-Rosja, chodzi mi dawno temu po głowie i uważałem, że musimy do tego meczu przygotowani mieć odpowiednich zawodników, żeby takiemu meczowi sprostać, tak, i sprostaliśmy na torwarze. Podobnie mecz Polska-Holandia to jest duże wydarzenie na najwyższym poziomie światowym i dążę też do tego się przygotować. Nie chciałbym, żeby było 3-0 z Holendrami. Nie byłoby to fajne dla nas, dałoby to dużo do myślenia, więc chciałbym, żeby ten mecz był atrakcyjny dla wszystkich i kibiców, i zawodników. Znaczy dobrze dobrać pojedynki. No tak, to jest fakt, tylko tych zawodników nie masz tak dużo, żeby dobrać, dlatego na tym najwyższym klasie światowej u nas tak jeszcze. Mamy na kontraktach ponad setkę zawodników, z tego gdzieś tak około 20 mogłoby być takimi gdzieś tam wizytówkami przyszłości, no ale to obserwujemy ich jeszcze. To nie jest tak, że można rzucić kogoś na głęboką wodę, że ktoś wygrał 3-4 pojedynki po kolei, to znaczy, że już jest najlepszy, tak? Bo to kwestia, z kim on walczył i czy ten przeciwnik go walczył, czy dał mu wygrać. Miałem na myśli, żeby dobrze dobrać, żeby nasi wygrali w tym sensie. Nie, to nie ta federacja, panie Wojtku.
Panie prezesie, a panu która z walk się najbardziej przypadła do gustu? Walka może Kevina Wiwatowskiego, bo to gdzieś pana rejony chyba, jeśli się nie mylę. Tak, to prawda. To prawda, no gdzieś bliska sercu, dlatego że ja również jestem z Grudziądza, tak jak Kevin. W trakcie nawet Sławka podpytywałem, kogo typuję. I zaskoczeniem jest wygrana Kevina, który ma mniejsze doświadczenie, dwie ostatnie walki przegrane, więc psychicznie gdzieś nastawiony na zwycięstwo. Wiadomo, że to może skutkować mimo wszystko przegraną. Cieszy mnie wygrana, oczywiście, że tak. I tyle. To jest zawodnik, na którym w przyszłości będziecie budować gdzieś galę w Grudziądzu? Wybiega pan do przodu. Mnie taka myśl przeszła, że kto wie, aczkolwiek gdzieś tam gratulując mu zwycięstwa, po cichu do ucha mu szepnąłem, że chyba kolejna gala w Grudziądzu. Czego powinniśmy się spodziewać w takim razie, skoro są zmiany w szeregach DSF-u, właśnie ta zamiana ról, częściowo zamiana, to jakby ten plan na 2019 taki najważniejszy, jakby co, jaki jest punkt programu? Że na pewno tych gal będzie znacznie więcej, tak? Patrząc nawet na najbliższy okres, czyli praktycznie co miesiąc mamy galę i tak pewnie do okresu wakacyjnego będzie. I przede wszystkim to się zmieni, tak? Czyli tych imprez będzie dużo. No i telewizja, więc coś, co kibicom, którzy nie mają możliwości pojawienia się na gali, mogą obejrzeć to w telewizji. Największa gala w Krakowie? Nie wiem, czy największą. No, do tej pory tak, aczkolwiek plany są, żeby było jeszcze coś większego w tym sezonie. Czy Marcin Różalski będzie walczył w tym roku? Oczywiście, że tak. Wstępnie jest to kwiecień, to kwestia Marcina zdrowia, tak? Nowy Sącz, 26 kwietnia. No, przeciwnik petarda, natomiast jeszcze nie zdumują do końca, więc nie mogę. Myślę, że w Krakowie ogłosimy tą walkę już, tak? No, kwestia też Marcina zdrowia, dogadałem się z tym jego przeciwnikiem, ale z trzech zaproponowanych wygrał właśnie najtrudniejszego dla siebie. Powiedział, że chcę tego s i tam nie skończę dalej, bo tak wytniecie potem, no, jak to Marcin dokładnie. A wracając do Krakowa, to Kraków będzie najciekawszą może galą, dlatego że tam będzie bardzo mocna karta walk, jest powrót Łukasza Jarosza, tak, w nasze szeregi. Jest turniej wagi ciężkiej, na który zapraszamy na konferencję 31 stycznia w Placu Kultury Nauki o godzinie 12. Natomiast Kraków będzie pierwszymi pojedynkami turnieju wagi ciężkiej. Rywal Marcina Polak czy człowiek z zagranicy? Nie, to koniecznie chyba. Europejczyk Marcin, tak. Marcin tak ma uzgodnione ze mną w kontrakcie, że nie daję mu polskich zawodników. To nie miałoby sensu. On nie ma w tej chwili w Polsce z kim walczyć. Chyba że Łukasz Jarosz zrobi sobie do niego drogę otwartą, a to jest możliwe. Czyli jednak. No tej walki wszyscy oczekują, tak? Na tą walkę czeka cała Polska, cały świat kickboxingu gdzieś tam. I różne są głosy na temat tej walki, natomiast na pewno nie ma co. I ta walka byłaby oczekiwana, dość ciekawą taką dla kibiców sportu walki. No co, dziękujemy. Dziękujemy w takim razie.